20 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej. Pan Jan Mazur, przewodniczący Rady, przedstawi krótką informację z jej przebiegu. Dzień dobry Państwu. Miesiąc maj jest miesiącem szczególnym, jeśli chodzi o pracę Rady Miejskiej. Odbyły się dwie sesje. Pierwsza 20 maja, była to 46. zwyczajna sesja, na której już zwyczajowe informacje złożył burmistrz, jak również przewodniczący Rady. Następnie dokonano analizy funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie za rok 2009 i zamierzenia na rok bieżący. Ocena była bardzo pozytywna. Tutaj chcę skierować jeszcze raz słowa podziękowania wszystkim dyrektorom szkół. W sesji brała również udział młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bąszynku, realizując program Młodzieżowa Akcja Obywatelska 20 lat wspólnie. Również dokonano oceny programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Podjęto 4 uchwały. Kolejna sesja to uroczysta sesja z okazji 20-lecia samorządu gminnego, która odbyła się 27 maja w Domu Kultury. Również na tej sesji wręczano medal okolicznościowy wydany przez pana burmistrza Radę Miejską, który upamiętnił to wydarzenie historyczne, bo to właśnie 20 lat temu, 27 maja, odbyły się pierwsze wolne wybory demokratyczne do samorządów. Kolejnego dnia odbyła się gala, na której również wręczono tytuł honorowego obywatela gminy Zbąszynek panu Markowi Budyniakowi. Gościliśmy również przyjaciół z zaprzyjaźnionej gminy z Bejdą, jak również z gminy Pajce. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. Jednocześnie życzę Państwu słonecznych dni, dlatego że ten deszcz już chyba zmęczył nas wszystkich. Przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie gminy Zbąszynek w miesiącu maju. Nasze wiadomości dostępne są również na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa komentarze i opinie, które prosimy kierować na adres ztvi@zbaszynek.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie w czerwcu.